Już niedługo święta wielkanocne, a jak święta wielkanocne, to oczywiście biała kiełbasa. Dlatego w tym odcinku pokażę Wam trzy przepisy na podanie białej kiełbasy. Będzie to przepis na kiełbasę zapiekaną w kapuście i piwie, będzie przepis na kiełbasę zapiekaną w sosie chrzanowo-śmietankowym, no i trzeci przepis na kiełbasę również zapiekaną, z tymże w sosie musztardowym. No i oczywiście poza tymi przepisami pokażę, jak przygotować własną domową białą kiełbasę. Także nie przedłużając, zapraszam do dalszej części materiału. Partnerami kanału są Gdzie po mięso? Wyszukiwarka lokalnych dostawców mięsa i producentów wędlin. Chef One, producent folii i worków do zgrzewarek próżniowych. Oczywiście do wszystkich przepisów potrzebujemy białej kiełbasy. Możemy kupić surową, parzoną albo najlepiej zrobić samemu. A oto szybki przepis. Do wykonania będziemy potrzebowali chudego mięsa wieprzowego z szynki, czyli klasę pierwszą, tłustego mięsa z boczku, czyli klasę drugą i ścięgniste mięso z golonki, czyli klasa trzecia. Mięso dzielimy na poszczególne klasy, kroimy w kostkę i wszystko zasalamy, używając 16 lub 18 gramów soli na kilogram mięsa. No i odstawiamy na noc do lodówki. Następnie klasę pierwszą kroimy w kostkę 1 cm lub mielimy na szarpaku. Klasę drugą mielimy na sitku 7-8 mm, a klasę trzecią mielimy na sitku 2,5-3 mm. Następnie wszystkie klasy mięsa łączymy ze sobą oraz z przyprawami i dokładnie mieszamy. A jeżeli nie chcecie się bawić w odmierzanie przypraw, możecie użyć gotowych mieszanek, takich jak ta. Wyrobione mięso nadziewamy we wcześniej namoczone jelita wieprzowe 28-30 mm. I gotowe! Pozostaje teraz sparzyć kiełbasę do 68 stopni wewnątrz i można się zajadać. Ewentualnie surową kiełbasę pakujemy próżniowo i mrozimy, a do pakowania próżniowego polecam worki moletowane firmy Chef One. Idealnie nadają się do mrożenia. A link do tych worków wrzucam w opisie pod filmem. Oczywiście cały przepis na białą kiełbasę jest u mnie na stronie www.cozmiesa.pl. No dobra, mamy kiełbasę, to pora na pierwszy przepis, czyli białą kiełbasę zapiekaną w sosie śmietankowo-chrzanowym. Na patelni rozgrzewamy oliwę lub roztapiamy masło. Podsmażamy pokrojoną cebulę, następnie do cebuli dodajemy śmietanę 30, 3 porządne łyżki chrzanu, doprawiamy solą i pieprzem, a następnie całość gotujemy przez kilka minut. W żaroodpornym naczyniu układamy kiełbasę i zalewamy sosem. Pieczemy około 30 minut w temperaturze 180 stopni, aż kiełbasa się zapiecze, a sos zgęstnieje. No dobra, pierwszy test. Jak tutaj to wyszło? Jeszcze gorące, ale naprawdę bardzo fajny zapach. Już czuć, że jest ten sosik fajny, mocno chrzanowy. Kiełbaska z tego przepisu rewelacja. No i ten sosik fajny, kremowo-śmietankowy. I ten chrzan jak najbardziej jest wyczuwalny, jak dla mnie bomba. Jeżeli chodzi o ocenę, no to ja już ten przepis robiłem wcześniej, jest to mój ulubiony. Z czystym sumieniem mogę polecić. Także teraz przechodzimy do kolejnego przepisu. Kolejny przepis jest nieco bardziej tradycyjny, czyli biała kiełbasa zapiekana w kapuście kiszonej i piwie. Odsączoną i opłukaną w wodzie kiszoną kapustę wrzucamy do miski i doprawiamy majerankiem, odrobiną gałki muszkatołowej, solą i pieprzem. Dodajemy łyżkę miodu i opcjonalnie sos Worcester. Na koniec łyżka ostrej musztardy i całość dokładnie mieszamy. Przyprawioną kapustę układamy w naczyniu żaroodpornym, a na nią białą kiełbasę i całość zalewamy jasnym piwem. Pieczemy w piekarniku przez jakieś 30-40 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. No widać, kiełbaska fajnie się zapiekła. Piwa trochę odparowało, widać, że ta kapustka się zrobiła bardziej miękka. Zaraz ją spróbujemy oczywiście. Kawałek odkrojony. O, kiełbaska wygląda super. No i pora spróbować kolejny przepis. Tutaj aromat tej kiszonej kapustki się unosi. Piwo też jest fajnie wyczuwalne. Dobra, najpierw spróbujemy osobną kiełbasę, jak ona się w tej kapustce i w tym piwie. Przy okazji, nie że co upiekła, ale też się trochę dusiła w tym. Super. Z jednej strony jest fajnie u góry podpieczona. W środku jest delikatna, fajna, soczysta. Przepis nieco bardziej tradycyjny niż ten śmietankowy. No ale sprawdźmy jeszcze, jak ta kapustka wyszła w piwie. Mm.
Naprawdę super połączenie. Także nieco bardziej tradycyjny sposób podania białej kiełbasy z ladami. Przechodzimy do kolejnego. No i ostatni przepis, czyli biała kiełbasa zapiekana w sosie musztardowym. Kiełbaski mamy, więc zaczynamy przygotowanie sosu musztardowego. Dokładny przepis jest jak zawsze na mojej stronie. Na patelni roztapiamy masło i dodajemy mąkę. Robimy klasyczną zasmażkę, do której dolewamy bulion. Ja użyłem wołowego. Następnie dodajemy musztardę Dijon oraz musztardę francuską. Całość mieszamy i nadal gotujemy na małym ogniu. Na koniec dodajemy miód i ewentualnie odrobinę śmietany 30, aby sos był bardziej kremowy. Jeżeli będzie za gęsty, możemy dodać odrobinę wody. Kiedy mamy gotowy sos, układamy kiełbasę w naczyniu żaroodpornym, zalewamy sosem i pieczemy w piekarniku w 180 stopniach Celsjusza przez 30-40 minut, aż kiełbasa się ładnie zapiecze, a sos nieco zgęstnieje. No i mamy kolejny i w sumie ostatni przepis. Biała kiełbasa zapiekana w sosie musztardowo-miodowym. Pora sprawdzić, jak to wyszło. Fajnie już ostygł, gdyż w piekarniku ten sosik trochę zgęstniał. Fajnie to wygląda. Kiełbaska się zapiekła. No to teraz test oczywiście. Idealnie się to komponuje. Zastanawiałem się właśnie nad tym połączeniem, ale jak dla mnie super. Ewentualnie do sosiku można jeszcze dodać śmietanę 30, żeby była bardziej kremowa, żeby ten sosik był bardzo kremowy, ale w takiej formie również jest super. Także mam nadzieję, że podobały Ci się wszystkie trzy przepisy. Daj znać, który według Ciebie jest najlepszy, który najbardziej Ci smakował. No i przygotuj któryś z nich na święta i podaj gościom i rodzinie przy na świątecznym stole. Do zobaczenia. Cześć.